Piotr Wawrzyniak po krwawym piątku, zdaje się, tak? Niesamowity pojedynek. Co zadecydowało o tym, że w pewnym momencie w środku tego pojedynku nagle przeważyło szale na twoją stronę? No, wydaje mi się, że to było przygotowanie fizyczne i wydolnościowe. Tutaj, jak już powiedziałem, to taka cudowna rozpiska Tomka Drwala bardzo mi pomogła właśnie tak kondycyjnie się wzmocnić. Wiedziałem, że jeżeli przetrwam tą pierwszą rundę z Antkiem, którą mam naprawdę mocno i rusza tak z pełnej wiksy, to już potem ta walka przetoczy się na moją korzyść i tak też było. Miałem ciężkie chwile w tej pierwszej rundzie, bo tam jeden cios chyba taki wygarnąłem, że które mi błysło, no, ale dałem radę. Przyznam, że to chyba dawno nie widziałem tak szybkiego i mocno bijącego Antka Chmielewskiego. On obiecał, że będzie mocno bił. I czy ty też byłeś mimo wszystko pod wrażeniem Antka? No, w pierwszej rundzie byłem na to przygotowany. Wiadomo, że jak jest w pełni sił, to każdy mocno bije, tak? Dlaczego nie bił tak mocno w drugiej czy trzeciej rundzie? No, ja byłem na to przygotowany i wiedziałem, że mniej więcej tak to będzie wyglądało. Czy ty widziałeś pojedynek Katarzyny? Bo ona gdzieś tam zerkała, ale bardzo się bała. Tak, oglądałem, ale tam z szatni i nie podchodziłem do narożnika, bo nie wiadomo, że się stresowałem, ale chciałem zatrzymać zimną głowę na walkę z Antkiem, bo wiedziałem, że to będzie duże wyzwanie. Powiedz, w jaki sposób jesteś w stanie zachować energię do pierwszej 0-5, bo mniej więcej tak się skończył twój pojedynek. Jeszcze była ta niestety ta sytuacja z tą awarią, no ale fakt faktem, tak? No, dałem radę, no. Też właśnie w tej Tomka rozpisce było właśnie, żeby robić treningi o późnych godzinach, tak jak się ma walkę. Tak. I mniej więcej tak, nawet jeszcze, no tak późno nie trenowałem nigdy, bo o 12 no to już jest późno, ale no tam gdzieś tak 10, 11 robiłem te treningi, nie? Słyszałeś ten doping kibiców na twoją korzyść? Tak, bardzo mi to pomagało. Taki dodatkowy oddech dostawałem i naprawdę bardzo dziękuję za to kibicom i wszystkich pozdrawiam. Zdajesz sobie sprawę tak jakby z ogromu tej sytuacji, walka wieczoru na Polsacie. Zupełnie inaczej to wygląda przed, teraz być może jeszcze nawet potrzebujesz trochę czasu, żeby tak sobie uświadomić. No, ja tak starałem się o tym w ogóle nie myśleć. Starałem się do tego podchodzić, że ta walka to walka i obojętnie czy ona byłaby, nie wiem, gdzieś tam w szopie, czy tutaj na gali w walce wieczoru, to ja tak zawsze samo podchodzę do każdej walki i nie ma dla mnie to znaczenia, gdzie ona się odbywa i która to jest walka. Bardzo dziękuję za ten pojedynek, świetne show. Mam nadzieję, że jak najwięcej zobaczymy takich pojedynków. Jesteś terminatorem naprawdę, także no, gratuluję. Dziękuję naprawdę. I chciałem wszystkim podziękować, którzy we mnie wierzyli, mocno mi kibicowali, moim sponsorom, firmie Pitbull, Sensei Shop, Jawor, firmie ABC, Świerkówki oraz Turbotech. Jeszcze raz dziękuję bardzo.